Trzecią kolejkę PKO BP Ekstraklasy rozpoczynamy od starcia Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Przez pierwsze pół godziny niewiele na murawie się dzieje, ale w 36 minucie rzut wolny dla Widzewa, po którym goście nie wychodzą z pola karnego Jagi. Jest Bartłomiej Pawłowski, Pawłowski przed pole karne, Ernest Terpiłowski! 1-0 dla Widzewa Łódź, ależ przepiękne uderzenie! I goście obejmują prowadzenie, popatrzmy raz jeszcze, asysta Bartłomieja Pawłowskiego. I cudny gol Ernesta Terpiłowskiego, Zlatan Alomerowicz, absolutnie bez szans. Chwilę później Jagiellonia ma swoją szansę, a konkretnie Jesus Imaz, Taras Romanczuk na razie przy piłce, Romanczuk do Imaza, Imaz nad poprzeczką. Był sam w polu karnym, ale uderzył niecelnie. Po nieudanej akcji Hiszpana jesteśmy już po drugiej stronie boiska. Pawłowski zagrał do Terpiłowskiego, broni Zlatan Alomerowicz, jeszcze Jordi Sanchez, ale doskonale dwa razy swoją drużynę ratuje. Golkiper Jagi ratuje przed stratą drugiego gola. Jagiellonia w pierwszej połowie nie oddała żadnego celnego strzału, a tu już fragmenty drugiej połowy i znów niecelnie Jesus Imaz wypracował sobie świetną sytuację, ale nie trafił. Naranjo z rzutu wolnego wprost w rękę Marka Hanouszka i mamy rzut karny. Piłkę na 11 metrze ustawia znów wprowadzony z ławki Afimiko Pululu. Tak jest, myli Rawasa i jest 1-1. Drugi gol pochodzącego z Angolii napastnika w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. Mamy remis, a Jagiellonia ma ogromną przewagę. Jesus Imaz po raz kolejny marnuje trzecią doskonałą sytuację. 4 minuty do końca, kolejny rzut wolny dla Jagi, Bartłomiej Wdowik, co za przepiękny gol! Jagiellonia Białystok przegrywała z Widzewem 0-1, nie oddała żadnego celnego strzału w pierwszej połowie, a teraz prowadzi po przecudnym, fantastycznym, przepięknym uderzeniu Bartłomieja Wdowika i Jagiellonia Białystok, oddając dwa celne strzały w meczu, ostatecznie wygrywa z Widzewem Łódź 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.